Witam Was, z tej strony Bela Sadowca. W dzisiejszym odcinku będę robił takie lekkie podsumowanie roku. Ten film będzie tam trochę dłuższy niż wszystkie, bo to Wam trochę opowiadać, co się działo, jakie miałem straty, jakie miałem przychód w hodowli. Ale to i tak wszystko średnio. Dziękuję, że jest już Was na ten moment chyba 280 widzów kanale, ale nadal 80% już nie subskrybuje mojego kanału. Także zachęcam Was do subskrypcji, bo naprawdę polecam. Jak widzicie, nasza społeczność się szybko rozrasta. Jeszcze 20 subskrypcji i będziemy tworzyć grupę na Facebooku, żebyśmy mieli jakąś łączącą komunikację ze sobą. Jakąś platformę, gdzie możemy się popisać. Możecie do mnie napisać i tym podobne. W dzisiejszym odcinku właśnie będę robił to podsumowanie roku. W międzyczasie tam pójdziemy puścić kury, będę chodzić po tutaj wszędzie. Także jak będziecie się nudzić, tak oglądajcie do końca, bo myślę, że ciekawie opowiadałem, ciekawie mówiłem, jak to się działo. Bo tak naprawdę w 2022, może 2000, ja już do przodu liczę, w 2020 roku działo się dużo. Także zapraszam Was na film. Wypuszczam na przykład teraz kury. Wypuścimy kury i Wam opowiem, co do wiem, co do tego, co się działo w tym roku, bo ten rok był naprawdę przełomowy dla mojej hodowli. Może tym bardziej dlatego, że tak jakby w tym roku zacząłem tak lecieć na pełnej, że tak powiem, jak to ujmę, lecieć na pełnej. W 2020 roku pierwsze co, przejdziemy sobie tutaj do dobra, to tak, marzec 2020 rok, zakończenie budowy tej pierwszej woliery, pierwszej kondygnacji, gdzie są ważanty i wszystko. Na tamten moment wtedy były tylko dwa srebrzyste, inny niż ten i tamten, co tam siedzi, i stwierdziłem, że no kurde, tak nie może być, że są dwa ważanty, ale nie ma samic, nie? Nie wiem, minął, zaczął się okres tej całej pandemii jakoś w kwietniu. Bo na przełomie kwiecień-maj znalazłem ogłoszenie na Liksie i najpierw pojechaliśmy po tego koguta i dwie samiczki aż za koło Kotunia. Nie, koło Krotrzyna chyba. Nie, czekajcie. Dobra, mniejsza o to, za Poznań tam z 50 km, bo trochę nawet więcej. I tam wszystko, zakupiłem te ważanty z dwoma samiczkami. Przywiozłem, niestety strata jedna, bo samiczka uderzyła głową, jak ją wypuszczałem, i skręciła sobie głowę. Zdarza się, nic na to nie miałem wpływu. Potem to był kwiecień, bo pamiętam jeszcze, ona zaczęła potem jajka, no to był, nie, tak jak mówiłem, kwiecień, maj. Następnie zakupiłem kuropatwy od dobrego znajomego, który tam posiada różne gatunki ważantów, balanowe, diamentowe, tragopany, satyry, olśniaki, takie różne.
i zakupiłem właśnie od niego te właśnie te kuropatwy. O. Niedawno nie mogłem znaleźć jednej kuropatwy. Patrzę, a jedna kuropatwa padła. Również w maju zakupiłem kurczęta czubatek wielbłądzi i brachm. Było ich 5, ale 3 padły, ponieważ miałem pewną chorobę wtedy na ten okres hodowli. Trochę później, ale wszystko zostało wyleczone. O, właśnie wypuściłem teraz tutaj wszystko. Ten kogut jest ładny ogólnie, ten czarny. Ale wracając, wakacje. W wakacje powstały te dwie woliery i do pierwszej, wiadomo, poszedł ten bażant, bo siedział tam, gdzie teraz siedzi łowny, a tutaj siedziały sobie kurki. W międzyczasie, w tym okresie, hodowałem również przepiórki na dużą skalę, bo nawet 70 sztuk kurek. Kogutów to wiadomo, nie liczę. I wszystko mi zeszło, wszystko sprzedałem. Wiadomo, trochę na plus wyszedłem. Szabo. Szabo kurczęta, również ich miałem dużo. Kwoki siedziały cały czas. Mam 4 kurki szabo, w tym 4 kurki siedziały po 2 razy. Także elegancko. W okresie letnim lęgłem kurczęta w inkubatorze. Były to silki. I również zakupiłem na tamtym okresie jajka. To były w czerwcu. Zakupiłem jajka od karzełków babciatych, od kochinów miniaturowych, od Yokohama, od kur Yokohama. 3 jajka od pawi białych. Ale skutek tego był taki, że z 50 jajek wlęgło się tylko 3 kurczaki, z czego padły po jednym dniu. Jajka praktycznie nie były wcale zalężone. Ja nic na to nie poradzę. 200 zł poszło się, no. No szkoda, ale co zrobię. W międzyczasie je zobaczyłem na Oliksie. Teraz wrócę trochę. Wiadomo, myli się, nie jestem przygotowany na kartce, nic, ale będę wam opowiadał. W międzyczasie chyba to był maj, czerwiec, ten okres czasu, pojechałem do Bydgoszczy, bo zobaczyłem ogłoszenie na Oliksie, że sprzedam samca i samicę bażanta srebrnego. Ale ja wiedziałem, że to są dwie samca, właśnie tam było napisane, że są samiec i samica, a ja wiedziałem, że jest napisane, ja widziałem na zdjęciach, że to są dwie samice. No mówię, dawaj, jedziemy, bo jak za 40 zł sztuka, to mówię, kurde, 80 zł, to tyle jedna samica chodzi. 80, 100, 70 zł tak chodzą samice. No. I pojechaliśmy, patrzę, pani mówi, że ten, pani tam opowiada, że ten bażant jeszcze się wybarwi w ogóle, a ja już tam wiedziałem, że on się nie wybarwił, to samica. Tym bardziej, że pani powiedziała, że wczoraj były jajka pozbierane od bażantów, a były 2. Także 2 samiczki stąd są właśnie z Bydgoszczy. Pozdrawiam serdecznie tą panią. Nie wiem, może ogląda. Serdecznie pozdrawiam tą panią. I właśnie wtedy miałem 4 samiczki, ale jedną sprzedałem właśnie z tym jednym z tamtych bażantów. Poszła ona, ta para, za 200.
złotych. W okresie jesiennym, ten wrzesień, październik, przyszły choroby. Miałem trochę strat w hodowli, bo straciłem jedną czubatkę wielbłądzią. Straciłem jednego koguta i dwie kury. Szybko temu zapobiegliśmy i jest teraz w porządku. Również w okresie letnim, wakacyjnym, sprzedałem 10 gołębi rysi. Kwota 500 zł. Były to czyste, czerwono ceglaste rysie. Okres październik. Nie. Okres również wakacyjny. Przywieźliśmy kury, nioski. 50 sztuk. Mieszane Sussex, Leghorn i... Sussex, Leghorn i Rossa. Te mieszane trzy rasy. Tak było napisane. Także... I teraz okres tam był listopad, grudzień. Kupiłem też przepióry kalifornijskie, które dwie straty, bo kupiłem dwie samiczki, jedna padła. Znaczy jedna padła ze względu na to, że uderzyła głową w konar drzewa, a które stoi w wolierze. A druga padła ze względu na to, że po prostu nie była zahartowana. To dla mnie w ogóle jest śmieszne, że nie była zahartowana. Ale mniejsza. I tu również padła. I aktualnie jest samiec bez samicy. Czego wam też nie mówiłem. Bo nie chciałem. Bo tak nagrywałem, że nowy nabytek. A... ostatecznie padły. A powiem wam szczerze, że funduszy na tą samiczkę nie miałem na tamten rok już przeznaczonych, miałem w ogóle na co innego i stwierdziłem, że jak 2020 był dla mnie taki słaby pod względem hodowli, bo padło mi dużo zwierząt, które naprawdę lubiłem, które chciałem, żeby były w hodowli, to stwierdziłem, że nie kupuję tej samicy. Bo tam, wiadomo, jakąś część gotówki miałem. Coś tam rodzice mi pożyczyli. I mówię, no kurde. Szukam na okres styczeń, luty, marzec. Może się uda jakąś kupić. Nawet sam ta samica na te 150 zł. Wzwyż. Po prostu, żeby była ta samiczka na lęgi. Które się też odbędą tam w okresie wiosenno-letnim. I no. Potem zacząłem budować tą klatkę w listopadzie. Tak, w listopadzie zacząłem budować tą klatkę. Jak widzicie, chyba wyszło elegancko. I gdy kupiłem przepiórki chińskie, które teraz naszą jajko. Jest ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 jajek. Myślę, że może nawet mogę wstawić inkubator na nie. Ale nie wiem. Napiszcie, co o tym myślicie. Więcej nabytków nie było. Wiadomo, jeszcze była ta silka czarna. Ale to taki mały ewenement. Ale myślę, że... że wam skróciłem trochę całą historię, bo mógłbym opowiadać, a mam już 13 minut materiału. Także... także elegancko. Pamiętajcie o subskrypcji kanału.
o subskrypcji kanału, żeby nas po prostu było coraz więcej, żeby nasza społeczność się rozwijała w szybkim tempie. I tak to się tak dzieje. Także ja byłem Bielas Hodowca. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pozdrawiam was wszystkich i na razie i cześć.